Nie było tej możliwości zadbania o to swoje zdrowie, wiesz. No, hajsu nigdy nie było w domu. Było bardzo mało. Ojciec zostawił nas zanim y, się urodziłem. Moja mama była młodą osobą. Urodziła mnie, jak miała 18 lat. Strata mamy była szokiem. Mieliśmy już umówiony termin oddania książki razem z Altenbergiem, a nie wiadomo było, czy ja będę mógł w ogóle korzystać z moich rąk. Ja nie mogłem podnieść szklanki do ręki. Coming out. Zruszający i potrzebny. To było mega, mega miłe, że tak media mogą pisać. Planujemy zrobić jeszcze w Polsce ślub później. Po roku, może półtora roku. bo W Polsce osoby, które mają poglądy homofobiczne są zagłośne. Jeżeli ktoś teraz chce mnie obrazić, to coś wrzuca a propos właśnie gejostwa. Wcześniej, jeżeli ktoś chciał mnie obrazić, najczęściej wrzucał coś a propos tego, że jestem ulaną świnią. To doświadczenie Brazylii bardzo mi pokazało, jak mogłoby być w Polsce, a jak nie jest. Teraz mój cel się zmienia: to jest wprowadzenie dekryminalizacji i legalizacji w całej Europie. Cześć! Dziś ja prowadzę rozmowę z Damianem, z którym nie widziałem się bardzo długo dobra, i wiele dobra. zmieniło się w życiu, od kiedy się widzieliśmy ostatnio. Zostałeś ojcem. Gratuluję. Jak Dziękuję. się czujesz w tej nowej roli? Cześć, Bartek. E, powiem ci szczerze, no, ojczymem, żeby dokładniej e, powiedzieć. Jest dla mnie to fascynująca rola. Ja w ogóle całe życie byłem przekonany, że będę bardzo dobrym ojcem, e, że mam predyspozycje do tego. Zawsze marzyłem, żeby mieć dzieci i. Jest to fascynujące, choć co prawda to jest nastolatek, 15 lat, więc już trochę odchowane mhm. dziecko. Ale byłeś przerażony tuż przed tym, gdy okazało się, że prawdopodobnie tak to się skończy, czy...? E, oczywiście, bo mój partner powiedział o tym, na pierwszej randce w sumie, mm. więc było to zaskoczenie i szczerze zabawne, bo my się poznaliśmy przez Tinder i na profilu na Tinderze było, że mam dziecko i chcę mieć więcej. Ale wiesz, jakoś nie czytam tych wszystkich informacji, które tam co zaznacza. I byłem... Tak, foteczki, foteczki w prawo, w lewo. Wiadomo, a w Brazylii miałem bardzo duży wybór <laughs> bardzo fajnych osób. No i zaskoczyło mnie na tej randce to ta informacja, ale właśnie cudowne było, bo zadziałało na mnie mega pozytywnie. Ja wiem, że bo moja mama była samotną mamą i później miała swojego męża. Wiem, że bycie rodzicem z dzieckiem może odstraszać część osób, bo to jest odpowiedzialność, to jest przejęcie odpowiedzialności nie tylko za partnera, ale właśnie jeszcze za jego dziecko. Od czasu, kiedy skończyliśmy książkę, ta książka, <słuch> która tu leży, yeah. e, no, nie wiem, czy znam drugą osobę, u której wydarzyło się więcej w ostatnim roku niż u ciebie, nie? No bo po pierwsze, rozstanie po wieloletnim mm -hmm. związku, o czym mówisz wprost, więc to tak, nie jest tak, tak, że zdradzam cokolwiek. Nie, nie, tak? nie ale byłeś na bieżąco, znasz wszystkie Byłem sytuacje, jak pisaliśmy książkę też. Tak, tak. Po drugie, no właśnie, no, wydałeś książkę, to było tuż przed, tak, mm -hmm. ale potem wyjazd za granicę, który miał być chwilowy, tak. i nie wyszło. Powiedz o tym, że. No, to, to, to jest hit, bo, bo rzeczywiście, tak jak. Y Wiesz Patryk, my spędziliśmy bardzo dużo czasu, więc ty dobrze wiedziałeś co się u mnie działo w trakcie pisania książki, jak to wyglądało, jak nawet wyglądała mój stan psychiczny w trakcie e, premiery książki, w trakcie jej promocji, to też było bardzo trudne. No i ten wyjazd do Brazylii miał być dla mnie taką odskocznią trochę od tego wszystkiego, miał być krótki, a skończyło się znalezieniem miłości życia... E, tak naprawdę od początku, jak zaczęliśmy się spotykać, widzieliśmy się każdego dnia, po miesiącu zamieszkaliśmy razem. E, okazało się, że po prostu znalazłem osobę, z którą jestem idealnie dopasowany. No, wiadomo, nie na 100%. Nigdy nie będzie osoby, która jest z nami na 100%, ale takie 90% dopasowania odnajdujemy się w każdej sytuacji. Mamy wrażenie, że też nasze wcześniejsze doświadczenia, wcześniejsze związki po prostu zbudowały nas, żebyśmy mogli być razem. I tu jest w ogóle sporo ciekawostki. Informacji takich, które były dla nas magiczne wtedy. Na przykład, ja podjąłem decyzję, że lecę do Brazylii i kupiłem lot do Brazylii dokładnie w jego urodzinę, więc śmieliśmy się trochę, jak to odkryliśmy po miesiącach, że po prostu on miał bardzo dobre życzenie i to życzenie zadziałało, żebym przyleciał on swojej terapeutce po swoim rozstaniu, bo też się rozstał po siedmioletnim związku. Powiedział, że nie ma dla niego chłopaka w Brazylii. No i przyleciał z polski chłopak, więc wiesz, to jest też mega ciekawe, bo nam się związki zakończyły w podobnym czasie. Bardzo szybko się znaleźliśmy, ja bardzo. Mocno chciałem być singlem, bo ja jestem po 13 latach związku, naprawdę taki... Chciałeś pokorzystać sobie trochę? Trochę tak, zdecydowanie. No, ustawienie sobie Tindera na Brazylię było <noise> bardzo dobrym rozwiązaniem, naprawdę. Ja miałem tam ciasteczka klasy AAA i to mnie mega zaskakiwało, bo wiesz, ja miałem trochę kompleksów w swoim życiu a propos mojego wyglądu, innych rzeczy, a okazywało się, że w Brazylii e, Inna sprawa, że też Brazylijczycy, Portugalczycy są bardzo w moim typie. I jesteś blondynem. I Jestem to jest blondynem. Chyba, tak? tak, ja byłem na imprezach na 3000 osób i byłem na przykład jedynym blondynem, mhm. więc to na pewno działało. Na plus byłem bardzo egzotyczny, bardzo dużo osób było zaskoczonych, co ja robię w ogóle w São Paulo, bo São Paulo nie jest turystyczną destynacją. Mhm. A ty, która destynacja jest taką główną rio rio, tak? rio, rio, Rio. Jeżeli masz turystów, to masz w Rio. I byliśmy też w Rio. Rzeczywiście jest tam większy poziom turystów, większy poziom też mówienia po angielsku. Ja w Brazylii chodząc w São Paulo, raczej wzbudzałem takie zainteresowanie. Co ja tam robię, dlaczego, szczególnie w tych dzielnicach już takich typowo mieszkalnych, to było to zaskakujące. Na tyle zaskakujące, że bardzo dużo osób w sklepach czy gdziekolwiek mm, mówiło do mnie od razu po portugalsku, zakładając, że pewnie ja tu mieszkam od lat, bo mają oni coś takiego szczególnie na południu Brazylii, że jest trochę takich potomków Niemców, czy ogólnie różnych Europejczyków, którzy po prostu trochę inaczej wyglądają, ale są Brazylijczykami, bo już są od któregoś pokolenia. A byłeś na, na kurytybie bodajże dużo Polaków, nie? Tak, ale wiesz co, jeszcze nie byłem, jeszcze nie byłem, ale mam w planach i to jest w ogóle też ciekawe, bo część widzów mi mówi, żeby tam pojechać, nagrać filmy i to jest cudowne, no bo lecę do Brazylii 5 października, no i wiadomo, 15 października mamy wybory. Ja bardzo nie mogłem tego przeżyć, że nie będę mógł w Polsce głosować, bo uważam, że to są bardzo ważne wybory. Ja w każdych wyborach brałem udział, ale z drugiej strony no, chciałem jak najszybciej wrócić do mojego narzeczonego, no bo ślub planujemy i po prostu chcę już tam być. Więc wymyśliliśmy tak, że ja wracam i po prostu robimy sobie rodzinny wyjazd w trójkę do Kurucziby, bo oni Kurucziba na to mówią... I tam oddamy głos, bo w Brazylii można głosować jedynie w stolicy. Do stolicy jest na mnie po i to jest takie bez sensu zrobione urzędnicze miasto w ogóle nic ciekawego, albo właśnie w Krucibie. Więc ja będę musiał pojechać 6-8 godzin autobusem. Mhm. Zostaniemy tam oczywiście troszkę dłużej, bo ja chcę też materiały nagrywać może o tej Polonii, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oddamy głos, więc. Mega fajnie, bo jak patrzyłem na zdjęciach, tam są nawet takie budyneczki, które wyglądają jak takie wioska polska mm. i, i tak dalej. Myślę, że to bardzo oryginalne. Zastanawiam się też, czy na przykład przed lokalem wyborczym nie spytać części tych osób, dlaczego w ogóle głosują. Może się ktoś zgodzi na wypowiedzi. Może być to fajny materiał. Cofnijmy się troszkę, cofnijmy się do momentu wyjazdu. To, znaczy nie wiem, czy tak było. To no. powiedz mi, czy tak było. Czy to nie była taka decyzja, że zostawiam wszystko za sobą mm -hmm. na chwilę mm -hmm. i po prostu jadę nie patrzę się za siebie. i... Jaki był porządkowy plan? Żeby tam zostać, czy żeby nie, pojechać na parę tygodni i wrócić nie, jako w życiu. przygoda? Czy... W życie, w życiu. To miało być dosłownie parę tygodni, trochę Sao Paulo, trochę Rio. Potem jeszcze chciałem być w Barcelonie na konferencji konopnej na targach. I to miało być taka odskocznia. Wiesz, ja nie miałem wakacji od 2019 roku. Więc to było coś takiego, że okej, okay, sporo zrobiłem, sporo pocierpiałem, bo to wiecie. To to jest jeszcze książka, to jest konferencja psychodeliczna, która też bardzo intensywna była. To są problemy związku, dużo, dużo różnych rzeczy, więc to miały być takie wakacje, zarobiłem, zasłużyłem, należy mi się, muszę zmienić perspektywę, odciąć się od wszystkiego. I wiesz, miałem do wyboru, bo w pierwszej wersji to było, może polecę, nie wiem, na Wyspy Kanaryjskie. Nigdy nie byłem, a ponoć fajnie. Może na Maltę, bo ciekawa wyspa i też... I szukałem takiego miejsca, żeby było w miarę ciepło, w miarę fajnie, w zimę, wiadomo, ale... Nie chciałem być sam w miejscu, gdzie są hotele, i gdzie bym widział co chwilę rodziny, widziałbym zakochane pary, raczej mało singli jedzie do takiego hotelu, więc uznałem, że potrzebuje miasto, bo w mieście możesz się zgubić, w mieście możesz być po prostu przechodniem i nikt nie patrzy na ciebie na plaży hotelowej, że o jakiś sam siedzi ciągle i nie ma z kim gadać. Czułbyś ten wzrok na sobie? Bardziej taki dyskomfort. Choć też mogłoby być to ok, mógłbym się może skupić na sobie, ale wydawało mi się taki pobyt dość nudny. Ja naprawdę uwielbiam miasta, życie w mieście. Miasto daje multum perspektyw, więc. Ja ja wizję, wiesz, tu pójdę do muzeum, tu pójdę na jakąś imprezę. Dodatkowa sprawa, że Brazylia, São Paulo są bardzo miejscami LGBT-friendly. Społeczność LGBT w São Paulo jest olbrzymia, jest bardzo akceptowana, jest rewelacyjna. Choćby dając na to, że Parada Równości w São Paulo zbiera około 4-5 milionów ludzi i nawet była swego czasu po prostu największą paradą na świecie. No bo wiadomo, miasto ma 20. Dwa miliony ludzi, więc te 4-5 można zebrać. Jest cudowne, bo w tym roku Rafał do mnie dzwonił, jak oni mieli swoją paradę, że zadzwonili jego rodzice z parady, że są na paradzie i machają. Akurat Rafał Tyryf nie był, bo coś innego robił, ale mega miło było, że moi teściowie właśnie poszli na paradę. Więc... To jest ciekawe, nie? że mimo tego, że chwilę temu mieli tego prawicowego Bolsonaro i tak. w ogóle mieli prawicowy rząd e, i tak dalej, to ta prawica inaczej postrzega kwestie e, heteronormatywności w ogóle. Tak samo zresztą tak. W, Stanach, no, w Stanach. Donald Trump w... sobie robił zdjęcia na tle, no. na tle e, tego, tęczowej flagi. Nie? Zdecydowanie. I wiesz, w Stanach, w Wielkiej Brytanii także i w niektórych innych państwach to jest bardzo ciekawe, bo prawicowi konserwatyści... Przyjęli pogląd na to, że no nie, no geje są, geje istnieją, geje chcą brać śluby, mamy te śluby i tak dalej, i zmienili narrację na taką bardzo pasującą dla mnie, dla osób prawicowych, że super, że zezwalamy na śluby gejom, bo to jest cudowne, kiedy dwie osoby chcą tworzyć stałą związek, jednostkę i my jesteśmy właśnie, my popieramy stałe związki, my nie chcemy, żeby ludzie żyli samotni, nie chcemy, żeby ludzie byli, nie wiem, spotykali się z tym, potem z tamtym, chcemy tego seksu po ślubie i dlatego popieramy śluby gejowskie, no, żeby po prostu legalnie się bzykali. Jego ekscelencja, arcybiskup Jędraszewski, mam nadzieję, że słucha tej rozmowy? Owy. Czy twoja wizja w Brazylii, mhm. e, tak, którą miałeś przed wyjazdem. E, czy ona jakoś się wypełniła tam? I, 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 czy, czy, czy zupełnie nie? Czy, 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 czy nie. okazało się, że jest to zupełnie inny kraj, niż sobie wyobrażałeś? Zde zdecydowanie nie. Ja, ja mam przyjaciółkę, która jest... W Profesorem albo doktorem do spraw Brazylii, więc troszkę się odezwałem do niej przed, bo ona była yy, tam długo i bardziej z pytaniem, słuchaj, czy powinienem polecieć do São Paulo, czy może do Rio? Odpowiedziałaś, że pojedź do São Paulo, to poczujesz bardziej prawdziwą Brazylię. I ja, okej, okay, skusiło mnie to. Czytałem oczywiście w internecie, że jest tam niebezpiecznie. I niebezpiecznie, wiesz, ja mieszkałem w Warszawie, na Pradze, żyję, żyłem w niebezpiecznych regionach. Wiele lat, nic mi się nie zdarzyło, myślałem, że będzie podobnie. Niestety, ten poziom i ryzyko w Brazylii jest znacznie większe, i to było największym moim zaskoczeniem, bo trochę kwestia na przykład, jak mnie pobili pierwszego dnia. Jak, jak wyszedłem na zewnątrz. Wybudziła mnie z takiego wakacyjnego snu. Dzień to był mój dokładnie drugi dzień, ale pierwszy, kiedy wyszedłem wieczorem na zewnątrz. No bo pierwszego sobie przyleciałem i zostałem w, w apartamencie, który to wynająłem. Co myślałeś wtedy, że o cholera? Nie no, daj spokój. Dla mnie to była kompletna masakra, bo wiesz, przyleciałem, wynająłem sobie ten apartament na miesiąc i okej, okay, kudna, jestem w miejscu, w którym po prostu utknąłem i nawet wiesz, pisałem, i w ogóle to jest ciekawe, bo ja z moim byłem też byłem wtedy w kontakcie. Wiesz, jednak to jest ośmioletni związek, więc zostajesz czasem i w wielu różnych sytuacjach, szczególnie jak, nie wiem, wrzuciłem post, że, że coś mi się przydarzyło, to był ten kontakt. No to na przykład on zachęcał, że. Słuchaj, pakuj się i wracaj, wracaj z tego miejsca, no bo stanie ci się coś gorszego. I taka wizja, takie poczucie, że w sumie rzeczywiście ja mogłem sobie polecić do tej Brazylii, mogli mnie napać, mogli mnie zabić i mogłoby się to tak skończyć. I trochę wiesz, bycie samotną osobą, jednak w miejscu, które jest niebezpiecznie jest znacznie bardziej ryzykowne niż bycie w dwie, trzy, cztery osoby. I ja tą różnicę zauważyłem później, jak już chodziłem z Rafaelem, albo chodziłem z, z Rafaelem i z jego przyjaciółmi, znacznie bezpieczniej było. Znacznie. Jednak być w tej grupie, w takiej sytuacji jest łatwiej. Trochę, wiesz co, ja bym to porównał do dzikiej zwierzyny, gdzie jak jest właśnie jedna albo jedna odstaje od stada, no to drapieżnicy ją łapią. No. A propos tego pobicia. Pamiętam, jak w okolicy premiery książki zastanawialiśmy się mm. dla żartu, co by było, gdyby któryś z nas umarł w okolicy o, premiery. I no. żartowaliśmy sobie, że o kurde, no gdybyś ty umarł, to, <grym> no to pewnie by się lepiej sprzedała książka i tak dalej. Jak gdybym ja umarł, to ty byś jeszcze mógł wykorzystać ten fakt na swoich seszalach. I, I sprzedaż poszłaby w górę. Ale widzisz zapomniałem o tym, Za, zapomniałem <grym> kompletnie o tym wątku. Zapomniałem kompletnie o tym wątku, że my o tym rozmawialiśmy. A wiesz, a ta dyskusja była naprawdę ciekawa, bo no wiesz, wypadki chodzą po ludziach, tak. dużo rzeczy się dzieje. I, i wiadomo, ja, ja zastanawiałem się, że wtedy sobie żartowaliśmy, że gdybym ja zginął, z jakiegokolwiek powodu... Po pierwsze tak... mówiliby, że zaćpałeś się tak. czy coś, tak? Na 100%, na 100%. <laughs> Więc ja sobie wyobrażam, że wtedy ty mógłbyś wyjść z książką i też zapłakany, tak ojejku, jejku, był taki dobry, taki dobry. No, z tyłu tam liczę I, sobie pieniążki, tak, no, tak, i, I nagle hajdujesz dwa za pół roku. Wiecie, mieliśmy dużo niewykorzystanego materiału, więc... Tak, tak, tak. I taka ściema, nie? Tak. Więc ja wykorzystam ten moment, Bartek, bo jest bardzo ważna <laughs> rzecz. Jeżeli chodzi... Nie chciałbym, żebym ja zginął, nie chciałbym, żeby Bartek zginął, a słuchajcie, teraz jest okres darmowej dostawy na tą książkę. Pierwszy raz w tym roku. Takie rzeczy były tylko przy premierze książki na samym początku. Przez ten rok w ogóle jej prawie nie promowałem, więc jest teraz taka sytuacja, że do 3 października możecie kupić tą książkę w najniższej możliwej cenie na stronie high.alt.pl i wtedy dostajecie także darmową wysyłkę. Więc do 3 października kupujcie. Wejdź teraz więc na stronę high.alt.pl i kup swoją książkę szybko i bezpiecznie. Więc taka mała wstawka. Polecamy. <laughs> Polecamy, bo książka jest naprawdę fajna. Jest fajna. Wiemy, bo pisaliśmy. Ją. A i bardzo dziękujemy, bo książka, mam, mam nadzieję, przynajmniej, że za parę tygodni będzie bestsellerem, jeśli nam pomożecie w tym. I też polecamy wystawiać wysokie oceny. Na Lubimy czytać. Oczywiście, bo są same wysokie teraz. Tak, cieszę się. Wyjechałeś do Brazylii, tak? tak. Poznałeś faceta, swojego przyszłego męża. Zostałeś ojczymem, ale też w międzyczasie wydarzyła się tragedia w Twoim życiu. Tak. E, I to jest w ogóle też ta, ta, takie nawarstwienie tych wszystkich rzeczy, które wydarzyły się w pierwszym półroczu, głównie 2023 tak. roku. Chcesz o tym powiedzieć? Tak, wiesz co? Bo ja, ja jestem gotowy o tym rozmawiać. Ja wrzuciłem na ten temat dosłownie jeden post, bo po prostu po śmierci chciałem pożegnać w ten sposób też mamę. Dla mnie naturalnie, ja żyję w social mediach, chciałem ją docenić, chciałem pokazać nasze zdjęcia. Potem w filmie z Coming Outem dedykowałem jej ten film, bo było mi mega przykro, bo ona wiedziała, ona mnie akceptowała bardzo długo, było mi mega smutno, że nie dożyła tego momentu i dalej po prostu w jej urodziny jeszcze wrzuciłem post, tak jakby życząc jej wszystkiego najlepszego, gdzie, gdziekolwiek teraz jest. I dla mnie strata mamy była Szokiem. To, to było coś, czego kompletnie bym się nie spodziewał w życiu. Moja mama była młodą osobą. Urodziła mnie, jak miała 18 lat, więc te, teraz to byłyby jej 52 urodziny. I jest tak, że. Na taki moment nie jest się gotowym. Ja, ja dostałem, ja się obudziłem, wtedy dostałem telefon. Y, z, może inaczej. Zobaczyłem, że mam nieodebrane chyba 6 czy 8 połączeń. Wiesz, jest też różnica czasu. Ja w ogóle, co jest bardzo istotne, ja byłem wtedy w Brazylii. Tam jest to jest minus 8 godzin? Y, 5 albo 6, zależy w którym okresie czasu. Więc wiesz, jeżeli tu w Polsce ludzie żyją, ja budząc się o 7, 8, to tak naprawdę w Polsce jest 12, 13. Już całe życie się kręci. I już przeczuwałem, że coś złego się dzieje. Ale moja pierwsza myśl była, bo to były telefony od rodziny, że no babcia moja nie żyje, co też było już bardzo stresującą informacją. I jak oddzwoniłem i usłyszałem, że moja mama nie żyje, to mnie zatkało. To był moment, w którym kompletnie nie... nie przy... Nie brałem tej informacji na serio, że nie, nie, bo to jeszcze dzwonił mój wujek, który jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną. On zawsze się zachowuje trochę jak taki 13-15 latek, jest cudowny, uwielbiam się też nim zajmować, opiekować i sprawiać, że jego życie jest lepsze. I myślałem, że robi sobie żart, ale taki najgłupszy na świecie, jaki można mieć, żeby powiedzieć, że ktoś nie żyje. Jak dotarło do mnie, że nie, no niemożliwe, że w takiej sytuacji by żartował, to skamieniałem Całe szczęście był Rafael obok mnie. On w ogóle nie rozumie po polsku, ale wyczuł, że coś się strasznego dzieje. No i wizja tego, plus sytuacja, że jestem, nie wiem, 13 tysięcy kilometrów dalej. I że nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, jak to ogarnąć, i jestem na samym początku super zapowiadającego się związku. I, i, I co teraz? I jak to wygląda? I nie miałem możliwości się z nią pożegnać. Co jest cudowne, że miałem. Może nawet dzięki temu wyjazdowi do Brazylii. Nasz kontakt był rewelacyjny, bo po prostu mama dzwoniła, rozmawialiśmy godzinę, dwie, co tam w Brazylii, jak tam w Brazylii. Poznała Rafaela w ogóle też. To dla mnie było najcudowniejsze, bo ja bardzo się cieszyłem, że mogę mieć z nią tak bliski kontakt, że rozmawiałem z nią o problem. O, może inaczej. Parę tygodni wcześniej zmarła też jej bliska osoba. Y to było w momencie, kiedy ja się rozstawałem z moim partnerem i nie chciałem jej o tym powiedzieć, bo już za dużo było rzeczy. Za dużo było rzeczy na głowie. Ona wiedziała oczywiście, że mamy problemy, ale nie czułem się w momencie, kiedy ona przeżywa śmierć, stratę bliskiej osoby, starszej, ale bliskiej. Więc tej śmierci można było się spodziewać, to nie było jakby takie zaskoczenie, wiesz, jeżeli umierają starsze osoby, jednak troszkę już czujesz, że, że tak może być. Nie chciałem jej tym zarzucać, więc później gdzieś w Brazylii powiedziałem. Szczególnie właśnie, że już że mamo jest dobrze. Tam było źle, popsuło się, ale zobacz jakiego super chłopaka poznałem, zapowiada się super. Mega fajnie było z nią o tym rozmawiać. Mega super. Cudowne było, jak Rafael właśnie na kamerze machał mojej mamie. A nie, on z nią nie porozmawiał ostatecznie nigdy. To było nagranie, które ja wysłałem jej. Więc to nie było tak, że oni na żywo mieli możliwość porozmawiania, czego bardzo żałuję. Ale poznała go tak czy inaczej. Poznała, tak? poznała. No i widziała na kamerze machającego dla niej. Więc wiesz, a to było w sytuacji, bo po prostu gdzieś przechodziliśmy i leciał Modern Talking, to jeden z ulubionych zespołów mojej mamy, więc nagrałem jej, że zobacz, nawet w Brazylii twoje utwory lecą, wiesz, bo to, to, to jest takie wiadomo, my, my lubimy, jak gdzieś coś się kojarzy nam, że o, nawet oni. No i Rafael pomachał i wiesz, to jest taki Drobiazg, ale ja, jak moja mama zmarła, ja analizowałem każdą naszą ostatnią rozmowę i byłem przeszczęśliwy, że właśnie tego było, że mogliśmy o tym porozmawiać. I jak był dzień babci i dzwoniłem do babci. Patrz. To był dobry moment, bo y, rozmawiałem z moją babcią, z moją mamą i z bratem mojej mamy, tym właśnie niepełnosprawnym. Siedziałem na zewnątrz, pokazywałem im, jak wygląda Brazylia. Mm -hmm. Byliśmy na ulicy Paulista, to jest taka główna y, biznesowo-handlowo-turystyczna ulica. No, i Rafael stał obok, siedział obok, nie uczestniczył w tej rozmowie, tylko nam się przywitał, więc rzeczywiście całe szczęście był ten kontakt. Ale wiesz, bariera językowa też. Moja rodzina nie mówi po angielsku, bo z biednej rodziny pochodzę, która nigdy nie, no, no, nie miała takich możliwości nauczyć się języka ani żadnych możliwości większych, mhm. żeby się rozwijać. Po prostu trzeba było zdobyć jakieś dobre pieniądze na, na życie. I jest tak, że byłem przeszczęśliwy, że. Odeszła, kiedy byliśmy w bardzo dobrych relacjach, że nie byliśmy w żaden sposób pokłóceni, nie było żadnych problemów. I dla mnie mega symboliczne było to, że ona zmarła w momencie, kiedy układała sobie życie ze swoim partnerem. Dosłownie, i to dla mnie było też w ogóle zaskakujące, bo. Przeprowadziła się do swojego partnera. Ona mi nawet opowiadała, dzwoniła do mnie z pociągu, że ona tam jedzie, że się mega cieszy, bo są dwa lata razem, że zamieszkają w końcu razem, wynajęli wspólnie mieszkanie. I tego, co nie mogłem przeżyć, że ona się nie mogła tym nacieszyć. Mm -hmm. Że jeden, dwa dni takiego pełnego szczęścia, że mieszkam z osobą, którą kocham, no i zmarła. I zmarła. To była zupełnie nagła sytuacja. Tak, kwestie jest zdrowotne. Wiesz, no, je, jest trochę tak. To też gdzieś mnie dodatkowo też motywowało do dbania o swoje zdrowie. No, po prostu trochę lata zaniedbań, y, lata pracy nad y, po prostu ciężkiej fizycznej. Wiesz, moja mama, żeby nas utrzymać, żeby mnie utrzymać, tak naprawdę, no, dużo pracowała, no, bardzo dużo dała z siebie i nie było tej możliwości zadbania o. To swoje zdrowie, wiesz, no, hajsu nigdy nie było w domu. Było bardzo mało. Ojciec zostawił nas, zanim się urodziłem. Płacił 300 zł alimentów przez całe moje życie, a potem jeszcze mi zrobił sprawę w sądzie, że nie będzie płacił tych alimentów. Jak dowiedział się, że zacząłem zarabiać na studiach, więc w ogóle wiesz, 300 zł. 300 zł i on powiedział, że nie chce tego płacić, więc ja nawet w sądzie się zgodziłem, żeby mi tego nie płacił. No bo studiowałem i pracowałem od 9 rano do 9 wieczorem, nie było mnie w domu, ale cieszyłem się, że sam zarabiam na siebie i od małego musiałem sam zarabiać na siebie, więc też trochę. Nie było łatwo, ale, ale wiesz mama dała mi dużo miłości dużo akceptacji Ona i robiła dumna. wszystko co bardzo dumna. Ja w... mi się wydaje, że byłem najcenniejszą rzeczą osobą, jaką miała w życiu. I hmm. tak naprawdę zawsze była dumna z tego wszystkiego. Nawet wiesz takie śmieszne rzeczy, jesteśmy na jakimś weselu, to... Dla niej najlepszą rzeczą było pójść do jakichś ciotek, których ja nie pamiętam, albo innych dalszej rodziny, i pokazywać i opowiadać, że na studia poszedłem, że pracuję, że sobie super radzę. No dla niej to, to było coś. I wiesz, cieszę się, że doczekała premiery książki, na przykład, ale. No poznałem ją przy okazji pisania. Skype'a, tak tak, tak. tak, więc to też jest super. No. Więc wiesz, są te momenty. Ona się mega, mega tym cieszyła. I, i, i no była dumna, jest dumna ze mnie. I, I żałuję, że nie mogę jej więcej pokazać tego wszystkiego i, i jak to wyglądało. I wiesz, nie jest mi trudno teraz o tym mówić, głównie dlatego, że rozmawiamy na moim kanale, że to jest naprawdę mega bezpieczna przestrzeń dla mnie. Wiadomo, że różni ludzie mogą to obejrzeć, różne rzeczy mogą napisać, ale o takich rzeczach nie mówiłbym na wywiadzie gdzie indziej. Tutaj z Tobą, znamy się długo, robiliśmy razem projekt. Jest tu operator, z którym od lat współpracuję, więc jest bardzo bezpiecznie i moim zdaniem warto jest też rozmawiać o takich sytuacjach, no bo ja po informacji, że moja mama zmarła, dostałem setki, setki wiadomości od osób, które doświadczyły tego samego: że zmarł tata, zmarła mama. I ja powiem szczerze, czułem olbrzymie połączenie z tymi osobami. A jeszcze w moim gronie były te same sytuacje. Mąż mojej przyjaciółki brał ślub właśnie w sytuacji, kiedy mama chorowała. Ona też zmarła. Ja teraz nie pamiętam, czy chwilę przed ślubem, czy chwilę po ślubie. Ale wiesz, tu ci się życie super układa. Bierzesz ślub z ukochaną osobą, a tu tracisz rodzica. I na przykład rozmowy z nim były dla mnie najcenniejsze, bo ja w pełni... Czułem się podobnie w tej sytuacji. Ja otwieram nowy związek, jest mega perspektywiczny, ale nie wiadomo w sumie, bo to są pierwsze tygodnie i umiera mi rodzic. I stałem przed olbrzymim dylematem, czy wrócić na pogrzeb mojej mamy do Polski. To było, a miałem dosłownie, wiesz, dwa dni, trzy dni na, na kupienie lotu i pogrzeb, bo to wiesz, szybka sprawa jest. A lot z Brazylii, łącznie to 18 godzin, zmiana czasu. Więc ja tak naprawdę miałem jeden czy dwa dni, żeby podjąć decyzję i właśnie rozmowy z przyjaciółmi, rozmowy z całą moją rodziną, bo, bo byliśmy non-stop praktycznie na wideo na, na i jestem bardzo im wdzięczny w ogóle, jak też podjęli ten temat i jak, jak olbrzymie wsparcie dostałem od wszystkich sióstr mojej mamy i całej rodziny. I moja terapeutka miałem chyba z 4 czy 5 dodatkowych godzin sesji co było też rewelacyjne że po prostu napisałem co się stało i w każde możliwe okienko mnie powrzucała wtedy i najgorsze ryzyko jakie było dla mnie to jest takie że jeżeli wrócę do Polski ze względu na to że nie mam wizy bo byłem na wizie turystycznej a wiza turystyczna działa tak że możesz polecić do jakiegoś kraju na 90 dni ale jeżeli wylecisz z tego kraju, możesz do niego wrócić dopiero za kolejne 90 dni. Czyli ja, lecąc na pogrzeb, mógłbym wrócić do Rafaela po 90 dniach. Więc, wiesz, po trzytygodniowym, bardzo udanym początkowym związku, wątpię, żebym wrócił na drugi koniec świata. Raczej by zostało tak, no, byłoby super. I wiesz, całe życie żyłbym z myślą, czy byłoby warto, czy, czy nie. I wiesz, teraz po czasie, w momencie jak jesteśmy zaręczeni, zaraz bierzemy ślub, wiem też, że podjąłem dobrą decyzję i też wiem, że mój udział w pogrzebie, bo ja byłem na pogrzebie, mój brat cioteczny y, trzymał mnie cały czas na FaceTime'ie. Ja byłem hmm. wszędzie, byłem w kościele, byłem przed kościołem, gdzie podchodziła rodzina i składała mi kondolencje, byłem na cmentarzu. Wszystkie te momenty przeżyłem... Y, przed moim komputerem ubrany na czarno, tak normalnie jakbym tam był, trzymając Rafaela za rękę i w każdym możliwym momencie, kiedy płakałem, on mnie w tym wspierał. I cieszę się, że razem z rodziną, przyjaciółmi, z moją terapeutką i ja, bo to była moja decyzja, mm. podjęliśmy tę decyzję w ten sposób, bo. Przeżyłem śmierć mojej mamy pogrzeb mojej mamy w możliwie najbezpieczniejszym otoczeniu. Jakim był mój partner, który zapełnił mi wsparcie, gdy nie mogłem spać, gdy się budziłem w nocy. Mm -hmm. Za każdym razem ja miałem koszmarne, myślę, że dwa miesiące. Brak snu, koszmary. No, Nagwarana, nie. Ciężko jest to sobie w ogóle wyobrazić. Mm -hmm. Ciężko, i zostało mi. Na długo to, że właśnie my jako ludzie żyjemy krótko i nie ma nic pewnego, że ja mogę się obudzić i, i to mam tą traumę, i to mi zostało. I mogę się obudzić i dostać telefon, że Rafał nie żyje. Był wypadek samochodowy. I, i, I straciłem taką pewność, że okej, okay, stracę bliskie osoby w momencie, kiedy będą starsze. 60, 70, 80, 90 lat. To mnie nie dziwi. Ludzie mogą i, i umierać. I, i, i nie 50-letni, nie 30-letni, wiesz. No ale takie rzeczy się zdarzają, no. Zdałeś sobie sprawę ze śmiertelności y, nie tylko swojego otoczenia, ale też y, no swojej, nie? No bo w ostatnim, nie, w ostatnim roku, dwa lata temu. No, półtora tak? roku temu. Mhm. Tak. I to, to rzeczywiście, wiesz, to tak, tylko to, to mnie dotknęło jakby mnie i bardziej było raczej nie, że umrę, mhm. ale mogę być osobą z niepełnosprawnością. I na początku, jak miałem pierwsze objawy, to też jest w ogóle ciekawe, bo zobacz, jak dużo rzeczy się w tym czasie ostatnim działo, a ty wiesz dobrze, no bo po prostu robiliśmy książkę wtedy. I to też było tak, mieliśmy już umówiony termin. Oddania książki razem z Altenbergiem, a nie wiadomo było, czy ja będę mógł w ogóle korzystać z moich rąk, bo w najbardziej ostrym momencie choroby, tym początkowym, ja nie mogłem podnieść szklanki do ręki, nie mogłem nic napisać, nie mogłem dotknąć, więc ja nabrałem do telefonu i nagrywałem po prostu głosówki, jeżeli chciałem się komunikować. No i całe szczęście, to moje reumatoidalne zapalenie stawów od Tamtego momentu jest w remisji, więc czuję się bezpiecznie, ale rzeczywiście to jest coś takiego, że też każdego dnia sobie myślę, że może tego dnia się obudzę i będę miał problemy. Naprawdę zostało mi niewiele. Został mi jeden palec, który mnie boli ten staw jest zły, może uda go się kiedyś naprawić, na przykład radioterapią, ale to już jest taki temat, z którym się pogodziłem. No i w przypadku tego, co się działo później, spadł też na kolejne miejsce. Nie zawracam mi aż tak bardzo głowy, ale jest takim stresem jest. Ale przy okazji wzięło się za siebie, tak jakoś tam I, A to jest i prawda. To jeszcze już zacząłeś to ćwiczyć razem z, z, z Izą, tak. Jeszcze przed premierą książki i, i, i tak gdzie mm -hmm. wydaje. Tak, eee. mi się wydaje, że w październiku zeszłego roku, czyli no, rok zaraz będzie. Daję cię zachować rygor? Jest <laughs> co? Nie. Jest, są momenty bardzo dobre i momenty Nie. słabsze, i do śmierci mojej mamy. I to w 100%, bo ja mam wykresy, wszystko wiem. Od tego października do właśnie początku lutego. Był cały czas spadek wagi, systematyczny. Mm -hmm. Od śmierci mojej mamy, mniej więcej, nawet do sierpnia, jest stabilizacja wagi, bo ja po prostu wtedy odpuściłem. To się nie stało ważne. Wiecie, no so, są sytuacje, w których. Po prostu spada to, co mnie też bardzo cieszy, że nawet w momencie rozluźnienia, no bo wiesz, Rafael mi kupował słodycze, żeby mnie pocieszyć, albo jedliśmy pizzę, nie wiem, żeby było fajnie, wiesz, takie małe przyjemności, które sobie robiliśmy, które trochę e, pozwalały się odciąć od tych myśli, to nie, był, to nie było miejsce na trzymanie diety mm. i, i, i robienie tego, ale bardzo mnie cieszy, że nawet wtedy już odkryłem, że zmienił musimy stosunek z jedzeniem, mój pogląd na jedzenie, bo waga była stabilna. Waga nie poszła do góry. Mhm. Normalnie w takiej sytuacji, jak ja kończyłem jakąkolwiek dietę, a miałem wiele, wjeżdżał. Tak. I zawsze szło do góry. Zawsze mhm. szło znacznie lepiej. A wiesz, teraz jesteśmy, jak rozmawiamy dzisiaj, mi się wydaje, że jest tak minus 26 albo minus 27 kilo. To jest olbrzymia ilość. No. To jest, jak, jak ja sobie pomyślę, ile tego trzeba było nosić, jakbyś mi teraz dał taki plecak mhm. albo cokolwiek, to jest strasznie dużo. Raz Ten... kiedyś schudłem 30. 30, to było dawno temu, tak. wow. około, nie wiedziałam. I wow. I pamiętam, że wtedy powiedziałem o tym lekarce, i powiedziała, że żebym poszedł do supermarketu i spojrzał na mhm. ladę z cukrem, tak? Żebym mhm. pomyślał sobie, że 30 paczek cukru to jest tyle, ile, ile zrzuciłem z siebie, nie? Żeby dać, zdać sobie z tego sprawę, no nie? To, 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 to działa na wyobraźnię. Mhm. Działa i wiesz, jako osoba z otyłością od dzieciństwa, tak naprawdę ja zacząłem tyć po rozwodzie moich, mojej mamy z jej partnerem, czyli ojczymem. Mhm. Szczerze, ja, ja wiem, skąd to się wzięło. Moja mama zajadała smutki, mhm. zajadała rozwód, zajadała smutki i chcąc mi umilić jakby życie, po prostu gotowała tłusto, mhm. niezdrowo, wpadały słodycze. To był jej wyraz miłości do mnie i, i do siebie jakby, w sensie radzenia sobie z trudną sytuacją. I ja to w pełni rozumiem, niestety zbudowało to to, że od małego byłem otyłem dzieckiem, mhm. od tego rozwodu. Y ja miałem okresy, kiedy troszkę lepiej sobie radziłem, troszkę mniej, ale szczerze, jak ja patrzę na siebie w lustrze, dla mnie cały czas wyglądam podobnie. Mhm. Teraz zauważam trochę różnicę, widzę różnicę, jak na przykład w jednym poście wrzucałem zdjęcie sprzed roku z konferencji psychodycznej, i teraz, jak byliśmy na UW, ja, no jest to olbrzy. jest rok, i różnica jest olbrzymia. Mhm. Ale nadal określam siebie jako osobę otyłą, czuję to tak jakby. Prawda jest taka, że zyskałem trochę masy mięśniowej, więc wiesz, nawet jak mam stabilizację wagi, ja wiem, że moje ciało się też zmienia i uważam, że w sumie nawet fajnie, że miałem okresy, gdzie spada, stabilizuje się, potem znowu mm -hmm. trochę spada, bo mój organizm na spokojnie przygotował się do tej zmiany. Nie mam jakiejś obwisającej skóry, wszystko fajnie to wygląda i naprawdę jestem zadowolony i zauważyłem dużą różnicę właśnie dzięki Izzie Mudlaw, że. Polubiłem aktywność. Ja uwielbiam być na siłowni. Teraz na przykład rozmawiamy w momencie, gdzie ja ani razu nie byłem w tym miesiącu na siłowni. Nie miałem czasu, nie miałem jak to wcisnąć, chciałem zrobić jak najwięcej nagrań. Więc to też nie jest tak, że ja siedzę teraz po 5 dni w tygodniu. Ja miałem 1, 2 lub 3 treningi tygodniowo, zależy jak to czasowo wychodziło, plus trzymanie jedzenia, które robił mi Mateusz Spręgiel. Bardzo fajnie dietę dostosowaną po pode mnie, bo ja na przykład powiedziałem: Mateusz, ja chcę jeść pieczywo. W sensie nie masz, bo są diety, wiesz, zezgnuj z pieczywa, zezgnuj z tego. Ja mam normalnie bułki na śniadanie. Co prawda grahamki, więc pewien, pewną kategorię bułek, ale mam bułki. Mam makarony, mam kaszę, mam wszystko, co, co chcę, tylko w odpowiednich proporcjach. Nauczyłem się też troszkę, jak budować sobie posiłki, żeby zadbać o białko i y, odpowiednią ilość węglowodanów. Sam, nawet nie będąc na tej diecie, gdzie zrobiłem sobie ten mimo, miesiące rozluźnienia. Wiedziałem mniej więcej, jak jeść, żeby dobrze się najeść i nie mieć żadnych problemów, więc jestem mega wdzięczny. Okazało się, że u mnie skuteczna, okazało się po prostu wsparcie specjalistów, no bo wiesz, Mateuszowi mogłem, na przykład, byłem na wyjazdach i to jest mój problem. Ja bardzo mam nieregularny tryb życia, nie mam stałych godzin pracy, ciężko jest wcisnąć tą siłownię, a ciężko jest też wcisnąć gotowanie, więc często moje jedzenie nie zależy ode mnie. Ale czasem wysyłałem zdjęcia, Mateusz, czy dobrze skomponowałem posiłek z tego, co mogłem wybrać na wyjeździe na przykład. Więc fajnie. Pamiętasz nasz, nasz eksperyment wspólny nawet trochę z, z, z taką dietą, z, z takiej szejki oh. rozpuszczonej w wodzie. Ja <laughs> tak. to czas, czasami cały czas fotosięgam to sięgam, tak? tak. I zdarza mi się to jeść, natomiast mi brakuje gryzienia mhm. tym, wiesz o co łapię, chodzi. dodajesz sobie orzechy czy coś, ale wiesz z, co? wiesz, zaburza tę liczbę kilokalorii, którą sobie wyliczysz na podstawie liczby łyżek i tak dalej. I widzisz, i to, to jest ciekawy przykład, bo ja wtedy to kupiłem jako o, trochę sposób na dietę, na schudnięcie i tak dalej. Na przykład dzisiaj chętnie bym spojrzał ponownie na to, ale ja już bym na przykład łatwo mi by było ocenić mikroskładniki. Spojrzałbym nie tylko na kalorie, ale na ilość węglowodanów, ilość białka mm. ilość tłuszczy, która jest w tym zawarta i zastanowiłbym się okej, okay, czyli co, może to jest w takim razie zastępstwo skru, który lubię na, na podwieczorek. Czy może to jest zastępstwo jednak kolacji. Mm. I wiesz... Uważam, że takie posiłki, które są gotowe, które łatwo przygotować, są mega ważne. Dzisiaj jest dzień, że nie miałem czasu przygotować śniadania. Dzisiaj nie mam obiadu i dzisiaj nie mam kolacji, bo nagrywamy cały dzień. Więc na przykład będąc w Żabce, kupiłem kanapkę w trójkącie, która gdzieś w miarę pasuje mi pod makro, a normalnie bym kupił taką bułę bagietę. Jak wcześniej robiłem nagrania lata temu, też było trudno z jedzeniem, Zjadłem dwie takie bagiety i to nagle jest, nie wiem, 1500 kalorii, a, a dwie takie kanapki, które są odpowiednio sprofilowane i są dobrym wyborem. Wiesz, to są takie małe rzeczy, małe wybory, które całościowo na osi czasu po roku dają efekty. A kuchnia brazylijska jakoś pomaga Ci w trzymaniu diety? Nie, czy nie, nie, nie. nie, nie, nie no, no to nie mają pierogów, tak? Nie, nie mają tych wszystkich rzeczy, które. Ale oni są. Pokręceni. Mhm. Oni jedzą mega węglowodanowo. Ich tradycyjny posiłek, taki jak, u nas, nie wiem, schabowy ziemniaki i surówka, to polega na tym, że masz górę ryżu, do tego masz ziemniaki. Co jest dziwne dla mnie, łączenie ryżu i ziemniaki. Ryż jest posypany farofą, czyli to jest jak na pewno mąka, albo bułka tarta, tak jakby w taką formę podać, ale taka. Smażona mąka. No i do tego masz mięso. Kurczaka najczęściej, bo Brazylia jest jednym z największych jedzeniowców kurczaków na świecie. Najwięcej nam się kurczaków je. I do tego jest jeszcze fasola. I dla mnie, jak już tak trochę znam ten poziom komponowania posiłków, to masz trzy źródła białka: ziemniaki, ryż i, i mąkę. Dwa źródła białka, czyli fasole, kurczaki, ale nie masz żadnych warzyw. Nie ma nic takiego. I to jest taki posiłek, mam wrażenie, że dla stereotypowego mężczyzny, który ma pracować w polu, żeby się najeść taniej rzeczy, które są tanie, a sałatka, to w ogóle długo się kłóciłem o to, że to nie jest sałatka, to jest dwa, li, dwa liście sałaty, dwa plasterki pomidora i odrobina cebuli. I to jest sałatka. To, to wiesz, dla mnie to jest dekoracja, to jest garnisz. To, to, to jest tyle, no. Jesteśmy pół roku jakoś mniej więcej po twoim coming który też skądinąd wiem, że... że, że... Planowałeś dość długo Ach, i to. zastanawiałeś się, w jaki sposób ludzie zareagują. Mhm. I powiedz, czy ty, w jaki sposób zareagowali? Czy spodziewałeś się takiej reakcji dokładnie? Czy spodziewałeś się, że będzie lepiej, czy gorzej? Wiesz co, myślę, że reakcja była oczekiwana przeze mnie. Trochę to jest też tak, że ja przez wiele lat przygotowywałem moją społeczność, szczególnie mhm. społeczność na Instagramie i na Facebooku, bo tam wiadomo, oglądali moje codzienne życie wrzucając, wiesz, zdjęcia z parad, wrzucając jakieś posty a propos prawa LGBT i różnych sytuacji. Pamiętam jak kiedyś, przed coming outem, wrzuciłeś jakieś zdjęcie z Parady Równości czy coś, Aha. czy że tam poparłeś prawa mhm. i tak dalej, i tak dalej, i ktoś ci napisał, nie no, Mestosław, to przecież ty się nie znasz na polityce w ogóle, no zobacz, tutaj w Konfederacji czy tam, nie, zobacz co Korwin mówi, nie? I to mnie teraz bawiło, że gość, czy nie? No. Piszesz Jowi, właśnie, że się nie zna na polityce. Tak, 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 tak. Nie, wiesz, wiesz tych sytuacji było bardzo sporo, ale wiesz... Ym... Ja największy chyba problem, jaki przeżyłem z ludźmi był przy pierwszym poście, jak myślałem, 2019 rok, takim zdecydowanym, u mnie w ogóle bardzo dużym przełomem był Białystok i to, co się wydarzyło w Białystoku, że jeżeli ludzie atakują Marsz Równości w taki sposób, to dla mnie jako geja, który wrzuca posty na ten temat, ale nie jest tak jakby wprost, Twarzą tego ruchu i nie mówi wprost o swoim życiu, było takie: O nie, to jest ten moment, kiedy naprawdę trzeba być głośno bo po prostu. No, już Polska jest za bardzo brunatna w Polsce osoby, które mają poglądy homofobiczne, są za głośne, mają niestety media publiczne do swojej dyspozycji mają multum prawicowych gazet, które po prostu piszą głupoty o osobach LGBT i to co się działo plus kampania LGBT to nie ludzie to że prezydent Polski takie rzeczy wyprawia że polska partia polityczna która ma z, z poparcie wtedy większości osób nie większości ale wiadomo głosujących, głosujących więcej głosujących jest Zbija kapitał polityczny na szkalowaniu gejów, żeby mm. użyć tego słowa szkalujemy. Ale będzie głupio na 20 lat, nie? Będzie, 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 będzie. W ogóle wiesz, co mi się wydaje, że nawet już teraz dotarło do nich, że to już nie jest temat, na którym mogą zbić kapitał. Bo zobacz, mamy kampanię wyborczą. Ja długo czekałem, żeby temat gejów się pojawił. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Został zakopany. Oni już wiedzą z badań, że im się to nie opłaca. Wiedzą, że większość Polaków jest za związkami partnerskimi. Za chwilę praktycznie większość Polaków będzie za równością małżeńską. Moje coming-outy, coming-outy ludzi w zwykłych domach swoich, którzy mówią przyjaciołom, to zmienia wszystko. W momencie, kiedy masz przykład geja, którego lubisz, i nagle dowiadujesz się, że on chce być w związku, że w październiku bierze ślub, i normalnie chcesz żyć, to nagle to nie jest tak, że ktoś ci pyta w ankiecie, czy jesteś za równością małżeńską. Wtedy jak ktoś dzwoni do ciebie, to ty myślisz, o, czy chcesz, żeby Mesto wziął ślub? No tak, niech sobie bierze ślub, dlaczego nie? I, i dlaczego mam mu tego zabraniać? I każdy taki coming out, a ja przez całe moje życie robiłem ten coming out do setek tysięcy osób, bo wszystkie osoby w szkole, w pracy... W czasie tej pierwszej rozmowy na żywo to wleciał temat w 15 prawda. minucie, tak? No prawda, bo dla mnie było to bardzo istotne, czy mm. będziesz w stanie wydać książkę wiedząc, że współautor twojej książki jest gejem i w jakimś momencie to wyjdzie. Mm. Bo jeśli nie, no to nie wchodzimy w pisanie razem książki. I to jest ciekawe, bo dla mnie teraz jest ten moment, że ja chcę tylko współpracować z osobami, które są w pełni ok z tym, kim jestem i nie ma w moim życiu miejsca na osoby, które będą ze mną ok, ale o, zamknąć go w psychiatryku, no bo, bo wiesz, takie osoby też miałem w życiu. I wydaje mi się, że. To, co zyskałem teraz po publicznym kamikaucie, to jest tak, że byłem na siłowni w tym miejscu, gdzie wcześniej mieszkałem, jak się od byłego wyprowadzałem od, z naszego wspólnego wynajmowanego mieszkania, ale zostawiłem mu, wiadomo, bo ja. Brazylia, Polska. Poszedłem na siłownię, no i dziewczyny się mnie pytają, bo wiesz, one zawsze muszą, bo chcę wypowiedzieć umowę, no że nie, że może zostań, może coś. Ja mówię, nie, wiesz co, bo wyprowadzam się od byłego, nie będę w ogóle w tej okolicy mieszkał, mam partnera w Brazylii i oni byli tak, wow, wow, ale wprost o tym mówisz. Z moją dentystką rozmawiam o tym, dała mi teraz nawet wylew moich zębów, żebym zawiózł Rafaelowi, że, że będzie takie śmieszne to trochę. Nie mam problemu z panią warzywniaką o tym rozmawiać i jestem pewien, że każda taka rozmowa, taka jak najbardziej naturalna powoduje, że te osoby, wow, spoko, ale fajnie, no super, chłopak z Brazylii, wiesz. I, i, I nie ma tych takich dziwnych rzeczy. To, jak pytałeś o reakcję po coming outie, to dla mnie na pewno mega miłe i mega ciekawe było to, że artykuły na ten temat pojawiły się w wielu mediach. W SuperEkspresie to mi zrobili dzień, zrobili mi rok nawet tym, że w SuperEkspresie napisali mega przystojny gwiazdor jest gejem. Coming out wzruszający i potrzebny. Ja to pamiętam dokładnie, bo moi przyjaciele mi wydrukowali to w ogóle <laughs> na takim dużym plakacie. I wiesz o co chodzi, że Super Express. 10 lat temu napisałby, że nie wiem, jakiś tam bla bla bla, a teraz mega przystojny gwiazdor, co było przesadą, ale mi, milutko. Po pierwszy raz ktoś skomentował mój wygląd w mediach. Nigdy nikt nie komentował, rzadko się komentuje czyjś wygląd, ale dla tabloidów to pasuje. Tam to mi pasuje, że tak zrobili. I wiesz, napisali coming out, wzruszający i potrzebny. To było mega, mega miłe, że tak media mogą pisać. Wiadomo, i zrobił materiały. I sporo jakichś innych mediów, to, to już tam yy, nie, nie ma co o tym gadać. Dla Rafaela to było ciekawe, bo czasem znajdowały się też jego zdjęcia w artykułach, więc wiesz, on żył z tą wizją, że wiedział, że jestem znany w Polsce, że ludzie mnie zaczepiają, robią zdjęcia, jestem popularny, ale ten moment, że zobaczył sam swoje zdjęcie w artykule, dlatego że ja nagrałem jakiś film, był dla niego. To jest Gruba. surrealistyczne, nie? No. To musi być. Grywa. No. Pamiętam taką no, absurdalną sytuację, jak jeden z, jedno z czasopism prawicowych do, dodawało takie naklejki z strefa wolna od LGBT, Aktywiste. nie? Pamiętam, jak siedzieliśmy i pisaliśmy książkę. U Ciebie jeszcze w ogóle była pandemia, dół straszny i nie można było nigdzie wychodzić i tak dalej. Siedzimy się, zamknęliśmy się niemalże w fiwnicy i, i, i dźwignięliśmy na książkę. I tę naklejkę nakleił e, na drzwiach do swojego kiosku bodajże, czy jakiegoś mhm. sklepu. Właściciel, tak? Mm -hmm. który, niedaleko bloku, w którym, tak. w którym mieszkaliście. E, I pamiętam, że dotarł wtedy do mnie tak, tak z całą mocą, mm -hmm. nie, że te haniebne w ogóle naklejki. E, <grym> co one znaczą tak naprawdę dla osoby, która mieszka na przykład obok miejsca, w którym ona została naklejona. Jeśli tacy sobie nakleiły na kiosku w ogóle strefa wolna, no to nie będziesz tam kupowali. Co ty zyskujesz w ten sposób? Nie będziesz miał nowych klientów, bo okazało się, że jesteś homofobem. Debilem, nie? Choć wiesz, to jest tak, że dokładnie wtedy stracił klienta, bo ja lubiłem u niego kupować, dlatego że robiłem to najczęściej podczas spaceru z psem. Czyli kiosk jest mega fajną, wygodną sprawą, bo nie trzeba nigdzie wchodzić, więc jak idziesz na spacerze, to podejdziesz do kiosku. no ta naklejka spowodowała, że nie, no nie, nie ma mowy. Nie ma mowy, co typie, nie ma mowy. No nie chcesz to, nie, nie tak naprawdę. Tak, tak więc w ogóle wiesz, ta sytuacja strefy wolnej od LGBT, to i wiesz, i teraz prawicowe odkręcanie, że wcale nie o to chodziło, że to jest mistyfikacja Barta Staszewskiego, że jeździł z tabliczkami w momencie, kiedy samorządy podejmowały takie uchwały. to Też się już by co tym nie, nie? Parę jest, lat minęło, nie? Jest, jest wiesz, bo. Za dużo, za dużo obecnie osób, a w ogóle w takich miastach jak Warszawa, to już w ogóle. Za dużo osób ma kogoś znajomego, zna jakiś przykład z telewizji, zna, nie wiem, no zobacz, ile teraz osób poznało mnie i oczywiście ja się spotykam z negatywnymi komentarzami. Jeżeli ktoś teraz chce mnie obrazić, to coś wrzuca a propos właśnie gejostwa. Wcześniej, jeżeli ktoś chciał mnie obrazić, najczęściej wrzucał coś a propos tego, że jestem ulaną świnią. W Wcześniej, jeżeli coś, ktoś ma inne poglądy i to nadal się zdarza, no to coś a propos narkotyków. Zawsze znajdziesz jakiś tam ten... Więc to nie są homofoby, po prostu hejterzy, hejterzy. Hejterzy, którzy znajdą po prostu jakiś mhm. powód, za którym mogą i który pomyślą, że cię dotknie. A całe szczęście i to dzięki... Rewelacyjnemu związkowi. Dzięki temu, że wiele lat spotykałem się z osobami w moim otoczeniu, które w pełni mnie akceptowały. Mam bardzo dobre grono przyjaciół i mogłem być swobodnie gejem, i chodziłem na śluby na przykład z moim partnerem, co było zawsze nowością. Na niektórych ślubach w ogóle byliśmy atrakcją, a teraz robię ślub swój. Co, co ja też wiem, że wiesz, my w Brazylii najpewniej 20 października będziemy mieć ślub, i to jest. Yy... Dość małe będzie, ale planujemy jeszcze taki, taki urząd stanu cywilnego, obiad, kolacja, wiesz, bo, bo prosto to robimy, ale planujemy zrobić jeszcze w Polsce ślub później, po roku, może półtora roku, bo wiadomo, to też pewne koszta trzeba to. Nie, nie możemy teraz na szybko zrobić czegoś takiego. I jak sobie myślę, dla wszystkich moich przyjaciół i dla całej mojej rodziny, to będzie pierwszy. I możliwe, że na długo jedyny ślub gejowski, na którym będą ślub jednopciowy. Rewelacyjna sprawa. Rewelacyjna, bo ja teraz żyłem w Brazylii, gdzie śluby są przynajmniej od 10 lat. Może 13, 15, trochę mylą mi się te daty. Ale są na tyle długo, że znajomi dziecka Rafaela, a robiliśmy tutaj po prostu 15 rodzinę, czyli to są wszyscy w okolicy 13, 16 lat, nie mają żadnego problemu nie mają żadnego problemu, że my jesteśmy parą jednopciową, mm. rewelacyjnie do nas podchodzą, to jest dla nich bardzo normalne, że takie pary istnieją, tam jest bardzo mm, wysoki odsetek akceptacji dla osób LGBT, na tyle... Że na przykład różne dzieci śpią u nas, po prostu zostają na nocowanie. Tak samo jak ja chodziłem do mojego kumpla nocować, graliśmy w gry, a potem nocowałem, zostawałem. Rodzice nie mają żadnego problemu z posyłaniem dzieci. I co jest jeszcze mega ciekawe, 28 października idziemy razem jako rodzina. Na urodziny 50-letniej mamy przyjaciółki. Więc wiesz, to jest tak, że to jest strasznie normalne i chciałbym, żeby też tak było w Polsce, i wiem, że trochę czasu minie, trochę czasu minie, ale naprawdę, tak jak powiedziałeś, dużo osób za 10, za 5, za 20 lat już w ogóle będzie dziwiła się tak samo, jak my dziwimy się teraz, że jakiś człowiek mógł być niewolnikiem, a dla nich to było normalne. Panie prezydencie, pozdrawiamy serdecznie. Mhm. E, tak, no, w ogóle, e, jeśli chodzi o, o, o sytuację osób LGBT w Polsce, to jesteś jedną z tak naprawdę wielu już teraz osób mm -hmm. z mojego otoczenia, które po prostu zdecydowały się wyjechać, tak? Mm -hmm. Którzy żyją w związkach jedno, w relacjach tak. jednopłciowych i po prostu wyjechały, no bo w zasadzie, no, jaka, jakie tu były perspektywy? Pamiętam, że ze swoim byłym partnerem tak. planowaliście wyjazd do, do Czech. Prak i tak do Pragi, Pragi, tak, tak, no bo tam czeskie. też jest no, łatwiej zdecydować, tak? jest i fajnie pod konopie psychodeliki, wszystko. No bo tak naprawdę mm -hmm. przed osobą niehederon normatywną dzisiaj stoi taki wybór, że albo będę tutaj po prostu. Zostanę w Polsce i będę pływać w kisielu, tak? No. Wszystko będzie trudniejsze dla mnie. Mhm. Albo po prostu wyjadę i zostawię to za sobą i na razie, nie? Tak. I nie dziwię się, że, że, że część z was no, wybiera to. I nie mówi się o tym, nie? Wiesz, że tracimy wspaniałe osoby z Polski, tak? To, Wypychamy to, to, to jest prawda. No, y, wiesz, jest trochę tak, że oczywiście miasta, y, to działa na wielu etapach, bo jest pierwszy etap... Że osoby LGBT uciekają z małych miasteczek, uciekają z wiosek, więc trafiają do miast. Najczęściej miast takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław. To są takie Gdańsk, to są takie miasta, które są bezpieczne, szczególnie Warszawa Poznań. To są naprawdę rewelacyjnie bezpieczne miejsca dla Ale osób pojeżdż, LGBT. Pojeżdż w nieodpowiednie miejsca Dokładnie w Warszawie czy tak. w Gdyni. To wiesz, ja pod Rotundą prawie typ nas pobił mniej mojego byłego partnera, dlatego że go pocałowałem w policzek. No po prostu wiesz, jak taki kogut się nagle spiął, dziewczyna go trzyma, mm -hmm. wiesz, taka typowa scena z filmu, gdzie po prostu typ musi pokazać, jakim to jest wielkim testosteronem i, i że tutaj pobije, bo ktoś pocałował kogoś w policzek, mm -hmm no daj spokój, daj spokój w takiej sytuacji, wiesz, w Brazylii chodziłem non-stop za rękę, całowaliśmy się w wielu publicznych miejscach, byliśmy na plaży, nie wzbudzało to żadnego zainteresowania. I z mojej perspektywy to jest jeszcze w ogóle ciekawe, bo ja byłem tam w sytuacji, że nie tylko ludzie nie zwracali na to, że jestem par z partnerem i po prostu byliśmy obojętnym tłumem, tak jak hmm. dla mnie inni ludzie są często obojętnym tłumem. Po prostu widzisz ich, ale nie zwracasz jakby uwagi, co oni robią i kim są i to że na to nie zwracają uwagi, plus nikt nie rozpoznaje mnie tam jako Mystosława. To też jest mega ciekawe, bo w Polsce w bardzo wielu miejscach, praktycznie wszędzie, gdzie jestem w miejscu publicznym, gdzie są młode osoby, zawsze ktoś spojrzy, zawsze ktoś się uśmiechnie, zawsze to idzie w tą stronę, co jest oczywiście miłe, bo zawsze spotykają mnie miłe sytuacje, ale powoduje, że nie czuję się anonimowy mm. i że jestem jakby obserwowany. Więc to doświadczenie Brazylii bardzo mi pokazało, jak mogłoby być w Polsce, a jak nie jest. I to, też to w katolickiej jest... Brazylii. Nie? Katolickiej, w pełni katolickiej, jeszcze pod rządami prawicowców przez długi czas. No teraz wiadomo Lula rządzi, więc to jest fascynujące i to pokazuje tylko, że ludzie o poglądach prawicowych, albo głosujących na prawicę, wcale nie muszą być homofobiczni. To partie są homofobiczne. Politycy uważają, że mogą na tym zbić interes polityczny i dlatego ten temat podbijają. I powiem ci jedno, i żeby to też nie zabrzmiało, że ja uciekam z Polski, bo My będziemy mieszkać poza Polską w Portugalii, w Lizbonie dokładnie. Tylko i wyłącznie dlatego, że to jest taki pewien kompromis. To jest miejsce między Brazylią, między Polską, gdzie oni będą mogli mówić w swoim ojczystym języku. To jest mega wygodne, że będą mówić po portugalsku i po prostu dziecko będzie mogło iść do szkoły do każdej szkoły, bo po prostu będziemy mogli wybrać najlepszą możliwą szkołę, a Rafael będzie miał teoretycznie możliwość pracy w dowolnej, nie będzie jakby, nie wiem, imigrantem. W Polsce mieliby problem. I największy jest taki problem, że w Polsce, jeżeli coś by im się stało, ja formalnie nie jestem ich rodziną nie jestem rodziną, nie mogę w żaden sposób o nich zadbać, no a w Portugalii... Tak, Widzę będą... do Polski to by się dało załatwić teraz. Tak, wi wi wizę, tym bardziej, tak. że z Wawrzykiem miałem multum zajęć i może... Tak. <laughs> tak, tak, mnie na studiach. Nie miał żadnej renomy, żadnej. Był jednym z najgorszych wykładowców, to tak między nami, ale... Ba, ba, bardzo ciekawie wspominam te, te czasy, i teraz jest dla nas ciekawe, i dla grupy moich przyjaciół z tego czasu, bo te, żyjemy tym tematem, bo wiesz, wiadomo, istotne. No a wiesz, załatwienie wizy jest problematyczne, dlatego my też będziemy się starać o wizę portugalską dla nich, ze względu na łączenie rodzin. I co jest bardzo ciekawe, my mamy bardzo. Mm, Niespecyficzną sytuację, trochę, że Polak wychodzi za mąż za Brazylijczyka, jest do tego jeszcze dziecko i przeprowadzamy się do Portugalii. Więc ostatecznie skończyło się tak, że odezwaliśmy się do Unii Europejskiej z prośbą o interpretację naszej sytuacji, jakiej wizy potrzebujemy, jak to zrobić, jak to rozegrać. Dostaliśmy bardzo długą wiadomość, która uświadomiła nam, i to była napisana po portugalsku, bo chcieliśmy, żeby ktoś z Komisji Europejskiej z Portugalii nam odpisał. W sensie to jest dokładnie taki portal Your Europe, który pomaga. Obywatelom w interpretacji praw Unii. I co było zaskakujące, oni nam podawali traktaty europejskie, podawali różne artykuły, żebyśmy mieli podparcie, i mówili na przykład, że Polski, polskie urzędy mogą mi sprawiać problem z wystawieniem mi polskiej kopii ślubu brazylijskiego, ale zgodnie z wyrokiem Trybunału Europejskiego, takim i takim oni mają obowiązek. Czyli jeżeli mi odmówią, to żebym mhm. podał to. I tam było cały czas z tego maila, wynikało coś takiego, że wiemy, że jesteście w beznadziejnej sytuacji ze względu na polskie prawo, bo gdyby, wiesz, ja nawet nie mogłem dostać zaświadczenia o możliwości wzięcia ślubu za granicą. To jest coś takiego, że zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia ślubu. Nie mogę, bo trzeba tam wpisać imię partnerki. I to jest coś, co wielu y, ludziom powoduje problem. Mogę dostać zaświadczenie o stanie cywilnym, co sobie wziąłem na wszelki wypadek, mówiąc, że potrzebuję to do pracy, y, bo, bo możesz, albo masz kredyt, albo coś musisz udowodnić, że jesteś kawalerem, albo nie. I całą tą historię poznał urzędnik stanu cywilnego w Brazylii. I on powiedział, że on przymknie oko, że on nie potrzebuje tych dokumentów, wiesz, że tego się nie da załatwić. Teraz go wysypałeś właśnie. Nikt się nie dowie kto to. A on jest kierownikiem, on decyduje na, na jakiej podstawie, więc akurat to nie jest tak, że on łamie przepisy, każdy urząd stanu cywilnego może tam trochę podjąć decyzję jak to robi i że on mi udzieli ślubu na podstawie mojej deklaracji o moim stanie cywilnym i mojego brazylijskiego dowodu, który odbieram zaraz po przyjeździe i mojego brazylijskiego PESEL-u. I po prostu w ten sposób. Tylko wiesz jaki to jest paradoks? Ja będę w październiku po ślubie, będę miał męża, będę miał dziecko, mogę przyjechać w listopadzie, wziąć twoją dziewczynę, pójść do Urzędu Stanu Cywilnego, wziąć ślub i nie będziesz mógł z nią wziąć ślubu. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Nie wiem, że napiszę do niej dzisiaj, może jej się spodoba pomysł. Aha. A ty e wiesz, e tylko w formie happeningu, żeby oczywiście. pokazać, jak to jest głupie, no. Co dalej z twoim kanałem? E bo to jest ciekawe, nie? No bo e po pierwsze mieszkasz poza Polską, więc e w zasadzie ciężko jest się odnieść do kontekstu polskiego, a wcześniej byłeś bardzo aktywny. Jeśli o to chodzi, nie? No, bo angażowałeś się w pracę komisji sejmowej, związanej z legalizacją marihuany, i tak dalej, i tak dalej. A teraz co dalej? Co, co, co będziesz robił? Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo okres pandemii też mi pokazał, że praktycznie wszystkie rzeczy, które robiliśmy nawet w Polskim Towarzystwie Psychodycznym, organizacja konferencji, spotkania z zespołem parlamentarnym, multum rzeczy odbywało się online. I bycie za granicą i ten, w ogóle to jest ciekawe, bo na przykład część ludzi pisała mi tam w maju, w czerwcu, w lipcu, że właśnie nie publikuję nowych filmów i co to jest i że właśnie yy, i tak dalej i to jest ciekawe, bo ja wtedy byłem w Polsce <grym> po prostu załatwiając różne rzeczy, wiesz, też dilując po śmierci mojej mamy. Ja mieszkałem z babcią przez chwilę z bratem mojej mamy. To był czas, który był bardzo ważny rodzinnie i nie było tej przestrzeni na nagrywanie filmów. A na przykład styczeń, luty, marzec. I to nawet po śmierci, właśnie mojej mamy, do kwietnia ja publikowałem materiały na kanale, które nagrałem wcześniej, albo dogrywałem sobie w Brazylii materiały. I ludzie nie mieli żadnego problemu. Ja żyłem wtedy z Rafaelem, żyłem swoim życiem. Coś tam pracowałem, coś tam nagrywałem i to działało. Mhm. I teraz będzie dokładnie ten sam moment. Ja jestem teraz jeszcze chwilę w Polsce. Yy, nagrywam sporo nowych materiałów, będzie bar będą bardzo fajni goście. W mam temat, będzie tego bardzo dużo. Nagrywam nowe rozmowy z Monaru. Mam w planach już cały kalendarz zrobiony do stycznia. Będzie też kilka fajnych filmów, takich, które nagram sobie po prostu z domu. I szczerze, ja nie mam teraz możliwości zabierania całego sprzętu. Ja w ogóle teraz mieszkam u przyjaciela na kanapie. Mhm. To, to też jest takie ciekawe, ale po prostu, będąc w Polsce, korzystam z jego uprzejmości. Jest taniej, jest sympatycznie. On jest od wielu lat, e, mieszka sam, więc też cieszy się z gościa. E, jest to trochę niekomfortowe. Jak każde mieszkanie u kogoś na kanapie. Tu mnie sporo czasu spędziłeś o, na tak, kanapie. Ja, 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 jak pisaliśmy książkę, <grym> więc wiesz, jak to jest, a ja jestem tam uziemiony, mam. Wieś, mi było wygodnie. <sadan Wait> <tans> tak, tak. ty Wiesz, jak to jest. <grym> tak, wiesz, mam, mam wszystkie moje rzeczy w dwóch walizkach. Ja żyję na dwóch walizkach. One są cały czas po prostu na balkonie. i Ja mam wszystko po prostu w tych dwóch walizkach. I tak, tak żyje. I odkryłem, że jeżeli chcę nagrać film z domu, a nie mam tego mojego sprzętu, nie, nie mam możliwości na przykład tutaj, bo to studio teraz dopiero przy, przygotowaliśmy i odnalazłem cały mój sprzęt. Y to nagrywałem z telefonu, i dzisiejsze telefony dają odpowiednią jakość, nikt nie narzeka. Czasem jestem tylko uzależniony od światła słonecznego i różnie mogą te odcinki wyglądać, ale da się to zrobić. I tu w ogóle jest tak, że myślę, że bardzo dużo ludzi zaskoczę przez najbliższy rok, dajmy na to, a przynajmniej przez kilka miesięcy, bo nie dość, że teraz mam multum materiałów, które się pokazują. To będzie też znacznie więcej filmów, znacznie więcej rolek, znacznie więcej wszystkiego, bo podjęliśmy decyzję, że Rafael będzie ze mną działał na kanale i będzie razem ze mną tworzył treści, pomagał mi, będzie też. Wiesz, jest tu bariera językowa, i to jest na największym problemem, ale ja na przykład research do odcinków bardzo często i tak robiłem ze źródeł anglojęzycznych. One są najlepsze, najbardziej pewne, jest najwięcej informacji. Więc Rafael pomoże mi w researchu, napiszemy razem odcinek, on będzie moim operatorem, yy, porobimy to wszystko razem. A to trochę wiesz, co, zmusiła nas sytuacja do tego, bo no, po prostu przeprowadzając się do Portugalii, będzie musiał, wiesz. Ustabilizować swój pobyt tam, dostać kartę pobytu, bla bla bla. To wszystko może być tak, że do marca, maja i tak nie mógłby wziąć, podjąć legalnej pracy. Więc co jest ciekawe, i to jest w ogóle mega ciekawe dla wszystkich osób, które, o bo teraz mesto tutaj się skupia na mężu i na dziecku mąż i dziecko jest dla mnie dodatkową motywacją, że ja teraz będę nagrywał bardzo duże ilości filmów, tworzył bardzo dużej treści, bo po prostu mam na utrzymaniu nie tylko siebie, ale moją rodzinę, dwie inne osoby i ja nie mogę zawalić, nie mogę zrobić tak, że nie będzie nas stać na wynajem mieszkania. Ja muszę pracować, ja chcę pracować ze względu na tą dodatkową motywację. I to jest coś, co po prostu dało mi nową energię do nagrywania, do tworzenia, do, do pracy, bo muszę zadbać nie tylko o siebie, a o innych. No właśnie tak zastanawiałem się, czy nie chciałeś na przykład pójść w stronę, nie wiem, bycia brazylijskim Gonciarzem, czy brazylijską <gry> Weroniką Truszczyńską, tak? Po no, prostu nie. nagrywać vlogi z Brazylii. To jest chyba temat, który nie jest jakoś... On trochę jest obecny, tak sprawdzałem. Jest, na YouTube, ale... jest, jest niewiele tych rzeczy. Tutaj jest taki problem, że bardzo... A nagrywaliśmy parę rzeczy na zewnątrz w Brazylii. Bardzo stresujące jest wyciąganie telefonu i bycie na zewnątrz i chodzenie z telefonem i nagrywanie vlogów. To w bardzo wielu przypadkach kończy się kradzieżą. No dajmy na to Kasia Meciński. Kasia Maciński nagrywała vlogi z Brazylii, lubię ją, bardzo znamy się, nagrywała vlogi z Brazylii, więc miałem też na, na żywo możliwość z nią porozmawiać. No i oczywiście też nagrała później film. Ukradli mi kamerę. No więc wiesz, by, byli inni jacyś influencerzy w tym samym czasie co ja, też ich okradli. No. Wiesz, to nie jest bezpieczne miejsce i oczywiście mamy w planach z Rafelem ja, nagrania na paru rzeczy troszkę, nawet czasem, wiesz, personal story, czasem opowiedzenia tego w bezpiecznym otoczeniu nie musimy robić ciekawego vlogu z, z fajnymi rzeczami, ale tak naprawdę ten czas to przyjdzie dla mnie w Portugalii. I w Portugalii będę nagrywał znacznie więcej. I to jest w ogóle, jeśli chodzi o państwo, bo też widzę tutaj więcej możliwości, bo Portugalia ma fantastyczną politykę narkotykową, jest tam no bardzo wielu ekspertów. Tam jest Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. I to jest w ogóle ciekawe, bo jak myślałem o możliwościach pracy dla siebie, mm -hmm. ja ich poznałem na konferencji w listopadzie w zeszłym roku, gdzie byłem prelegentem. Konferencja o uzależnieniach. Oni byli zachwyceni. Oni mnie tam zaprosili też dlatego, właśnie ze względu na mój kanał, jak to wszystko wygląda. Później z pięcioma osobami rozmawiałem tam z promocji i z tego wszystkiego. Oni byli zachwyceni tym, jak można rozmawiać o substancjach, jakie można zrobić zasięgi. Więc nawet tak rozmawiałem z Rafelem, że słuchaj, jak coś tutaj z tym kanałem nie wyjdzie, nie wiem, albo za jakiś czas mi się znudzi, to ja złożę CV do tego europejskiego mm. centrum. W biurze promocji z przyjemnością by mnie przyjęli i miałbym taką normalną, stabilną pracę. Ale też Twój kanał mógłby być w kontekście narkotykowym, a nawet nie tylko, no też tak. w kontekście mniejszości seksualnych, mógłby być takim kanałem, który pokazuje, jak może być i jak mm -hmm. jest za granicą. I Oczywiście, i ta że cywilizacja tak. nie pada tam tak? tam, tak? To nie jest tak, że, że tam już zaraz ta Portugalia przestanie istnieć, tylko po prostu mają inne rozwiązania. Oczywiście, więc ja na 100% będę takie rzeczy poruszał. To teraz nawet tak jak mówię z tego doświadczenia brazylijskiego. Ja po prostu doświadczyłem przez wiele miesięcy, jak można żyć inaczej, jak można inaczej na wszystko patrzeć. I przez to Polska wydaje mi się absurdalna pod tym względem. Ale wiesz, ja mam ochotę też ponagrywać, nie wiem, pięć rzeczy, które warto zobaczyć w Lizbonie. Ludzie jeżdżą do Lizbony, ludzie chętnie by zobaczyli. Ja nawet sobie wyobrażam, że może być tak, że po paru latach mieszkania w Lizbonie, nie wiem, jakieś wycieczki by do mnie przyjeżdżały i ja bym mi pokazywał sekretną Lizbonę. No. Wiesz, to, to, to jest multum możliwości. Nie wiadomo też, jak długo tam będziemy mieszkali, ale wiem, że chcemy spróbować. Jest to mega fajne wyzwanie, nowy fajny start. Wiesz, my nie jedziemy na jakąś, nie robimy wystawnego ślubu, nie jedziemy na jakąś wielką podróż poślubną do Stanów czy cokolwiek, bo dla nas... Ślub jest formalnością, a podróżą poślubną i tym honeymoon jest całe życie w Portugalii i my to po prostu na lata. Na lata sobie rozkładamy to, że w końcu będziemy mogli być razem, bo związek na odległość jest mega trudny. Mamy kontakt codziennie, mamy ciągle FaceTime, y, wysyłamy non-stop sobie głosówki ale kiedy wiesz, że masz ukochaną osobę 13 tysięcy kilometrów, muszę sprawdzić kiedyś, ile to jest, bo tak rzucam z głowy. Może być 16. Na Tinderze pokazywała, teraz już nie pamiętam, dawno temu to było. To, to wiesz, to jest... Nie, tak, odinstalowałem. 3 tysiące meczy poszło się, wiesz. Nie, nie, no było fajnie. No, no, nawet wiesz, bo to pisanie z nimi było ciekawe. No i jest tak, że na pewno ten kontent będzie interesujący, ten kontent będzie ciekawy. On będzie na YouTubie w znacznej mierze dotyczył substancji psychoaktywnych, tak jak nadal. No, no w zeszłym roku, jedyny film, który nie dotyczył tematyki substancji psychoaktywnych w ostatnich 12 miesiącach, to był mój coming out. Bo nawet jeżeli nagrałem film o mojej chorobie, to mówiłem tam o medycznej marihuanie, więc wszędzie były substancje. I co mnie boli, że część osób nagle po tym kamigałcie, o, Mesto, bo ty teraz tylko. Nie, filmy są o tym, o czym były i filmy będą o tym. Myślę, że 80-90% filmów na YouTubie będzie o substancjach. A czasem, jak się pojawi film Życie w Lizbonie, mhm. myślę, że to też będzie fajna odskocznia dla ludzi. No właśnie, a nie boisz się, że wypalisz się w temacie narkotykowym? Pytam w kontekście takim, mhm. że robisz to już nie wiem ile lat tam Sześć, tak? Czy więcej? Tak. E, powiedziałem z głowy, ale być może trafiłem. E, Spędziliśmy chore e, ilości godzin, tak? Mhm. Szukając materiałów do Dohaju. Do e, i, I tak myślę sobie, że kurczę, no Nie wiem, czy potrafiłbym tak skupić się na jednym temacie, mhm. konsekwentnie prowadzonym na kanale przez, przez tyle lat. I też YouTuberzy zmieniają bardzo często tak. swoje. E, swoją publiczność i, i, i zagadnienia, którymi się zajmują, nie boisz się takiego wypalenia i widzisz taką możliwość, że stracisz do tego pasję? Wiesz co, ja myślę, że to wypalenie to już nawet trochę było. Że, że, że w okolicach właśnie premiery książki, w momencie, kiedy źle mi się układało w życiu, to gdzieś pojawiło się to wyczerpanie tym tematem. No bo tak, to jest też 6 czy 7 lat. 6 na pewno, początek 2017 ciągle to samo, ciągle te same podobne pytania, ciągle podobne tematy. Więc ja rozumiem w pełni twórców i wiesz, i ostatnio w ogóle mam wrażenie, że widzę tego więcej, że na przykład, nie wiem, wyskoczył mi na YouTubie film Globstory, że przez rok nie nagrywała, bo się wypaliła. E, nagle, nie wiem, informacja, że znany youtuber stu, ja o tym nawet nie wiedziałem, bo ja słabo żyję w tymi tematami, że trzy lata nie, nie publikuję nic na socialach. Mandzio, którego śledzę i się znamy, widziałem nagle, że wrzucił po dziewięciu miesiącach post i nie było go w socialach. Jest multum ludzi, które znikają, którzy przestają Nagrywać z różnych powodów, czy dbania o swoje zdrowie psychiczne, wymęczenia. Unboxal. Znamy się, lubimy. Byłem u niego ostatnio na wywiadzie. Też przestał wrzucać filmy. Tego jest multum, i ja wydaje mi się, że nie zawsze to jest to, że. Wypalasz się w temacie, tylko olbrzymia presja, jaką sprawiają ludzie, komentarze, które dostajesz. Ludzie mają bardzo wiele oczekiwań. Każdy wrzucony kolejny materiał to jest stres. Czy on się dobrze obejrzy, czy nie? Włożyłeś dużo wysiłku, a słabe komentarze, dobre komentarze. Mm. Jest tego bardzo dużo, z czym trzeba dealować, i to może być po prostu bardzo męczące psychicznie. I na pewno to działa. U mnie jest trochę inaczej, że. Ja w tym temacie jestem też aktywistą. Działam w Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Założyłem Polskie Towarzystwo Psychodeliczne razem z Agnieszką sieniaską i później z Maćkiem Lorencem i Justyną Hobot. I... Mam jeszcze, wie, społeczną inicjatywę narkopolityki, z innymi organizacjami współpracuję. Jest to w pewny sposób misja. Ja mam też cel do zrealizowania. Tym celem jest wprowadzenie dekryminalizacji w Polsce, wprowadzenie legalizacji w Polsce, wprowadzenie w ogóle może inaczej. Teraz mój cel się zmienia. To jest wprowadzenie dekryminalizacji i legalizacji w całej Europie. Mhm. No bo jeżeli będę mieszkał w Lizbonie, mam tu Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, czuję, że mogę mieć wpływ też na europejską politykę. Bardzo. Dobrze, podszkoliłem się w języku angielskim, komunikując się na co dzień z moim partnerem i dzieckiem po angielsku. Więc wiesz, to jest może śmieszna rzecz, ale śmieszną rzeczą było, jak zaczynałem kanał, i kto by pomyślał, że będę w Sejmie rozmawiał o legalizacji marihuany. A wcale mnie nie dziwi, że za rok, za dwa mogę na międzynarodowej konferencji, a już przecież miałem zaproszenie na największą konferencję o uzależnieniach, mogę lobować za wprowadzeniem dekryminalizacji w całej Europie. Tak życie może się poukładać. To jest fascynujące. I jestem teraz na momencie takim, że dużo rzeczy mnie fascynuje. To, jak wygląda temat medycznych psychodelików, to, mhm. że Niemcy legalizują. Że dobry Ty... czas jest pod to, nie, bo zaraz będą zmiany w prawie, które. Tak. Będą dopuszczały coraz więcej substancji, tak. prawdopodobnie. I, I tych tematów będzie. I mm -hmm. tych tematów będzie, wiesz, w Polsce ta legalizacja, dekryminalizacja też trochę czasu zajmie, żeby to się wprowadziło. Więc ja mam tematów na spokojnie 15 lat mm -hmm. i, to, i to będą cały czas gorące tematy. To co? Kończymy. To poczekaj, tak, zanim skończymy jeszcze, wiesz. Ja gadałem tylko o sobie, o sobie. Mm -hmm. Oczywiście. No co tam u ciebie? Co się działo? Bo ja widziałem w ogóle, wyskakiwały mi tylko newsy, że podcastek sobie super radzi. Podcastek to, podcastek tamto, podcastek super, podcast o Giertychu, podcastek top 10 chyba podcastów Był w Polsce. Na Spotify. Tak, tak. No, rośnie nam to. Mówię nam, czyli mnie i Mateuszowi Witkowskiemu. Z którym stworzyliśmy faktycznie podcast o latach 90. i zerowych podcastek. Zapraszam serdecznie eee, subskrybujcie na YouTubie. Jak to się tam mówi, dajcie, dzwoneczków już nie ma. Nie wiem, nie wiem. S są Tutaj operatory kwiłki że są. Nawet nie wiem, nie jestem głupi. Natomiast tak, to faktycznie prowadzimy sobie podcast i, i, i myśmy go już prowadzili. Jeszcze jak pisaliśmy książkę, tak? tak? I. i Wtedy faktycznie. Ale ja pamiętam początki nawet. Tak, też początki, kiedy łączyłem jeszcze pracę etatową, no. z pisaniem książki, z podcastem ze wszystkim. I to był jakiś taki moment, kiedy e, praca trwała 20 godzin na dobę. Teraz zajmuję się tylko podcastem, więc jest fajnie, jest super. Fajnie, no, jest, 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 jest super. E, I fajnie się to nam rozwija. No ale też książka. E, no tak nie, też nie ukrywam, że pozwoliła na rozwijanie się, też finansowo super, pozwoliła tak. nie? Przez, przez jakiś czas, więc. E, i liczę na to, że nie przestała, że nie, przestała, A, nie przestała. Tak, więc prosimy was, pomóżcie w tym. <noise> pomóżcie, tak. Pomagam, SMS-7. Zbiera ja, ja zbieram na ślub w Polsce, więc jeżeli zależy Wam, żebym miał ślub i bezpieczne życie w Lizbonie i mieszkanie, to oczywiście. z moją dziewczyną. Tak, i z twoją dziewczyną. <noise> Bo ciebie nie będzie stać na taki ślub, jaki ja no mogę jej zapewnić. <noise> tak ją przekonam, nie. tak ją przekonam. Ania, ja słuchaj, mógłbyś to w sumie zrobić, nie? Mógłbym, mógłby. Centralnie, mógłbyś mieć żonę w Polsce? A są, są takie osoby? Wydaje mi się, że nie. Ktoś jest poliamorystą i jednocześnie biseksualistą, tak, nie? Mógłby, to jest nie? idealne rozwiązanie, oczywiście powodujące multum paradoksów prawnych a propos dziedziczenia, a propos odpowiedzialności prawnych, ale jest to możliwe, choć w tej sytuacji, zgodnie z prawem portugalskim albo brazylijskim, najpewniej byłbym... Yy, o Jezu, jak się nazywa tych ludzi, co ślubów mają kilka? Wielożeństwo. I to jest nielegalne w większości krajów. Mm -hmm. nie, mo nie możesz mieć dwóch, yy, ten. Ale to by było nawet ciekawe, jako właśnie taki happening, który pokazałby, że no, polskie prawo należy zmienić, bo. Wiesz, powoduje konflikty międzynarodowe. Kto cię sprawdzi w Vegas, tak? Tam może no, Z w ciągu no, 24 godziny. To godzin też tego, prawda. Więc, więc no a słuchaj, jak powiedziałeś o tym podcast tekście i no. tak dalej, to też nie myślisz, że skończą nam się tematy? Bo to też jest podcast tematyczny. Wiesz co, pani się skończył kiedyś tam? Natomiast yy, my mówimy o dwóch dekadach. Na razie o dwóch, latach 90. i zerowych, tak? Tak. czyli o przełomie wieków. I no zobacz, ile tam się rzeczy wtedy działy i w polityce, tak. i w kulturze, i w popkulturze, i w sporcie, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeszcze tam 4-5 sezonów nam zostało spokojnie, a tak. pewnie i więcej, nie tak szczerze mówiąc. Czy nie jest tak, że po prostu za 5 lat będziecie mówić o. 10-20 lat, wstecz, wiesz, o to chodzi, że po prostu ludzie się starzeją. I, I po prostu to, co teraz jest bliżej współczesności, już będzie daleko od współczesności. No. Jest taka możliwość, zresztą są tacy twórcy w Stanach, którzy zajmują się w jakiś tam sposób e, nostalgią i powracaniem do starych hmm. czasów, i e, oni już teraz jako no, no nostalgiczne, e, nie wiem, traktują filmy z 2008 na przykład, które dla mnie już były, wiesz, ja już wtedy miałem 20, ponad 20 lat, no. tak? Więc, hmm. więc dla mnie to zupełnie nie jest nostalgia, no ale faktycznie to było 15 lat temu, jakby nie Patrzeć, więc, więc pewnie, pewnie tak będzie, ale na razie o tym nie myślimy. Prace nad podcastem są, 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 są bardzo wyczerpujące, więc jesteśmy teraz na bieżąco cały czas z kolejnymi odcinkami i też kolejnymi projektami około podcastaksowymi, które są w drodze, i które się pojawią jakoś niedługo, ale na razie jeszcze nie wolno mi o tym mówić, dlatego Dobrze. ale jak będzie coś, to już będzie wiedział. A, a mnie mega cię bo wiesz, jak w większości sytuacji było tak, że na przykład mówiłem znajomym wiesz, o to w ogóle, bo my żyliśmy w tajemnicy z tą książką, nawet że, że, że ją robimy. No i było ciekawe dla mnie to zderzenie się, że bardzo wiele osób, z którymi później rozmawiałem i ogólnie widziały, widziały że to ty, no to podcastek miał wysoką jakby rozpoznawalność. W sensie dużo moich znajomych słucha i lubi, więc to jest fajne. Tylko to jest trochę pułapka taka, bo my jesteśmy na YouTubie i na Spotify i na innych platformach, nie? I naszą główną platformą jest Spotify. Gdzie mamy no, dużo, tak? Dziesiątki tysięcy e, odtworzeń w ciągu tygodnia na odcinek, tak? I, I te odtworzenia rosną z każdym kolejnym. Może nie z każdym kolejnym, tak? Ale z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Natomiast e, na YouTube mamy stosunkowo niewiele tych odtworzeń, no. ale te są z kolei widoczne tylko te. No nie? Więc tak, tak, pewnie tak. część, e, nie wiem, tam klientów, którzy chcą z nami współpracować, patrzą sobie na YouTube a nie raz zadać. To prawda, nie? To Więc prawda. Więc trochę czeka masz Spotify też e, opubliczni, prawda? My się coś wow, nie kryjemy, ale... ale. To byłoby ciekawe, no. No spoko. No to powinno tak to być w sumie, nie wiem, czemu tego nie robisz, żebym nie. nie? Zaskakujące, no bo jednak liczba wyświetleń pomaga ci podejmować decyzję. No skoro 100 tysięcy osób coś obejrzało, 10 tysięcy, to może warto. A jak widzisz, że coś ma 13 wyświetleń, to nie będę ryzykował. Ile ja ma Twój rekordowy odcinek na YouTube? Może milion? Prawie milion? Który? Hmm. Chyba Człowiek bez duszy, rozmowa z Monaru, z której byłem bardzo zadowolony i wymyśliłem bardzo ładną miniaturkę, którą Kacper robi. Znaczy Kacper wymyśla miniaturki, a ja tekst. I Człowiek bez duszy razem z tytułem było takie coś, że dużo ludzi chciało kliknąć. Wydaje mi się, że dużo ma też rozmowa z prawnikiem, jak nie dać się... Co, co zrobicie, jak cię złapie policja? Plus jakieś takie filmy Król Mefedron I, dokument o Mefedronie, to myślę, że z pół miliona może mieć. Aha. To jest ciekawe, bo znaczy, to jest super w ogóle, że ten, ten projekt Monarowy, mhm. że on nie jest takim tylko projektem, który ma pokazać, że ty też widzisz osoby w uzależnieniach, tylko wi widać też, że to jest coś, co centralnie twoich odbiorców bardzo interesuje nie? i że, tak. że to jest coś, co też możesz robić, y, widząc w tym jakiś zysk, a z drugiej strony jest w tym jakiś zysk społeczny, nie? że, tak, tak. że tak. robisz ten, ten monar. I to jest też ciekawe, bo. Moje rozmowy trochę odbiegają od takiej wizji, którą robi się w telewizji albo inaczej. W dużej mierze dlatego, że ja jako prowadzący w pełni rozumiem te osoby. W pełni zmagałem się z podobnymi problemami i nie jestem oceniający, jestem w pełni empatyczny. Oni się czują, że mogą się przede mną otworzyć i oni wiesz, często mnie pytają przed rozmową, czy ja też używałem i rozumiem to pytanie, bo ja mało na ten temat mówiłem. Teraz wrzuciłem niedawno. Film o tym, gdzie dużo więcej opowiedziałem o mojej historii używania mefedronu, uzależnienia od tego mefedronu. To było naprawdę bardzo duże ilości. Wiesz, i gdy osoby w monarze o tym opowiadają, ja je w pełni rozumiem. I, i Cieszę się, że moje negatywne doświadczenia mogły spowodować coś takiego, że dostaję wiadomości właśnie, że ktoś obejrzał filmy Tez Monaru, lubi tą serię i powoduje to w nim takie wewnętrzne poczucie, że na przykład właśnie z tych stymulantów nie chce korzystać. I wiesz, ja jestem osobą, która miała długi problem przyznania się do tego, że z takimi substancjami miałem problem, bo nie pasowały mi do wizerunku edukatora, racjonalnej narkopolityki, redukcji szkód, ale wiesz, uznałem, a teraz mam taki okres, że bardzo łatwo mi jest się przyznawać do moich rzeczy, błędów. Chcę być bardzo szczery z ludźmi, uważam, że wtedy nie buduje się mostów, jeżeli znają mnie w pełni, Urów murów. <noise> Dziękuję bardzo <Bartku> za spostrzegawczość, <noise> dlatego razem książkę pisaliśmy. <noise> Żeby nie było takich głupot. Jeżeli buduje się mosty i nie buduje się murów, to te relacje są znacznie lepsze i Dużo ludzi teraz po tym filmie o tym, jak się przyznałem do tego uzależnienia do Mefedonu napisało mi, że jeszcze bardziej mnie lubią, jeszcze bardziej rozumieją, że znaleźli siebie w tym filmie. I o to mi najbardziej chodziło, żeby ludzie mogli się utożsamiać z tą historią, bo dotarło do mnie w głowie, że historie z Monaru, one są ciekawe, one wielu osobom mogą pomóc, ale one często są zbyt abstrakcyjne, zbyt mocne, zbyt takie, że ktoś sobie pomyśli, nie, to nie jestem ja. To nie jestem ja. Moja historia jest taką historią średnią. Taką, jaką ma multum ludzi w Polsce. Mhm. Był problem, działo się źle, ale nie, nie odwaliłem dziwnych rzeczy i nie, nie, nie musiałem pójść na przykład na rok na terapię. Żyjesz. I żyję. Mhm. I sobie radzę. Więc multum ludzi jest w stanie się utożsamiać z tą historią, co mnie bardzo cieszy. Zresztą czego tu się wstydzić w kraju, w którym tak wiele osób miało styczność w ten czy inny tak. e, sposób z chorobą alkoholową po prostu, tak. tak? No to o czym my tu mówimy, tak? O jakiejś krępacji. To co? Yy, rozmawiamy ponad godzinę, więc kończymy. Dzięki, dzięki, dzięki za Dzięki, wielkie wartek. książki, którą możecie kupić na stronie highalt.pl. Dobrze, ja robię to lepiej. Wejdź, te... Nieprawda. wejdź teraz na stronę highalt.pl i kup książkę, która da Ci dużo informacji, fajną edukację, sprawdzone źródła, więc wejdź teraz i kup. Ja zrobiłem to lepiej. Dziękujemy. Też mi się wydaje. <śmiech> <śmiech> Trzymajcie się, cześć.